zobaczcie, ile takiego papieru na warsztacie niestety się zbiera. Coś trzeba z nim zrobić. Gdybyśmy ładowali je do pojemników, to byśmy nie wyrobili chyba z kosztami za śmieci, za wywóz śmieci. Ale mamy maszynę, która nam w tym pomaga. Taka prasa zmniejsza objętość odpadów kilkukrotnie. Najwięcej śmieci generuje lakiernia, w której używa się papieru i folii do osłaniania nielakierowanych części. Po wypełnieniu prasy wystarczy otworzyć drzwiczki i związać gotową paczkę odpadów. Wyobraźcie sobie, ile kontenerów trzeba było użyć, żeby to spakować normalnie, niesprasowane. Ale wróćmy do zderzaka od Toyoty, który przygotowywany jest do malowania. Piotrek idealnie wyszlifował już całą powierzchnię. Brudny sweter. Trzeba było sobie rękawiczki założyć, kierownik. Czegoś nie robi, widzisz, dla telewizji. No, poświęcenie. Wszystko poświęcenie. Poświęcenie pełne. A tak bym sobie siedział spokojnie w biurze, elegancko. Pił kawkę. Zderzak trafia do komory lakierniczej. Marcin tymczasem poszedł przygotować pewien tajemniczy gadżet. Zobaczcie, gwóźdź dzisiejszego programu. Cóż to takiego może być? Fotoradar? Coś do usuwania pamięci? No, fajnie by było, jak chłopaki przychodzą po podwyżkę. Kurde, fajnie by było, jak chłopaki przychodzą po podwyżkę, żeby to działało tak, żeby ta podwyżka była. Przychodzi, strzela nam prosto w oczy, już zapominamy w ogóle, po co przyszliśmy. No. A może to jest do dmuchania? Dmuchaj. Ta zagadkowa suszarka to nie alkomat ani likwidator pamięci. Ma zupełnie inne, ciekawe zastosowanie. Mamy na przykładzie tutaj piórko, które nam się pięknie przykleiło w chwili obecnej, tak? Surowy zderzak po szlifowaniu przejawia elektrostatyczne przyciąganie. Jeżeli nie będziemy używali tego urządzenia przed nałożeniem jakiejkolwiek warstwy do lakierowania, wszystkie zanieczyszczenia, które znajdują się w powietrzu, będą się przyciągały do danego elementu. Tu akurat jest bardzo dobrze to widać, element jest z gołego plastiku, tak? I najbardziej przyciąga. Przyciąganie jest tak silne, że piórko leci w bok z odległości nawet 20 cm. Ten gadżet to tak zwany pistolet antystatyczny. Świecąca dioda ułatwia operatorowi trafianie wiązką powietrza z odpowiednio naładowanymi jonami. Czy jest powiedziane, jaka to mniej więcej, jaką, na jaką szerokość to działa? Na pewno odległość 15 cm od danego elementu, tak? No i strzela kierowniku piórko. Jeszcze raz. Bliżej. No bliżej właśnie, no. W taki oto sposób zgubiliśmy całe przyciąganie wszystkich jakichkolwiek śmieci do danego elementu. Zgubiliśmy też piórko. Zgubiliśmy też piórko. A nie, jest, czekajcie. Po zestrzeleniu z powierzchni wszystkich dodatnich i ujemnych jonów można w końcu przystąpić do lakierowania. Takie kompleksowe przygotowanie jednego zderzaka kosztuje około 1,5 tysiaka.